Michał Karnowski, witam serdecznie w przeglądzie wydarzeń minionego miesiąca. Moim gościem jest Piotr Zaremba, publicysta tygodnika w sieci portalu w polityce.pl. Witam serdecznie. Witam. No i cały właściwie miniony miesiąc to były dywagacje na temat rządu, na temat zmiany poszczególnych ministrów, tak zwanej rekonstrukcji. Ona rzeczywiście nastąpiła, ale zanim do tej rekonstrukcji przejdziemy, to proponuję zapytać o coś, co jest wskazywane jako jedną z przyczyn, czy może nawet kluczową, albo element przykrycia owego wydarzenia. Ta rekonstrukcja ma niby tym być, czyli o coś, co rzecznik CBA nazwał największą aferą korupcyjną w historii po 1989 roku. Czy polskie państwo jest rzeczywiście aż tak skorumpowane, że wysoki urzędnik GUS-u, MSZ-u, wysocy urzędnicy MSW są w stanie spiąć potężną strukturę, która no, okrada państwo na wiele milionów złotych? Zacząłbym może od takiej uwagi, że oczywiście ja nie sądzę, żeby rekonstrukcja była aż przykryciem dla tej afery, ponieważ no jednak tę rekonstrukcję Tusk planował od dawna i to miało być raczej takim uwieńczeniem trochę jego sukcesu wewnątrz Platformy, prawda? Pewnym rozumowym otwarciem, próbą odbicia się z sondaży. Natomiast jest w tym coś racjonalnego oczywiście, bo można trochę też złośliwie powiedzieć, że on trzymał sobie tę rekonstrukcję na czarną godzinę. To znaczy, że jest tak, że charakterystyczne, przyspieszono o tydzień rekonstrukcję. I w środku tygodnia. Tak, a przyspieszono dlatego, że minister Nowak musiał odejść ze swojego stanowiska, co też jest pośrednio z tym klimatem takim związanym. Natomiast co do samej afery, no ja powiem tak, rzeczywiście to jest sygnał, że coś się bardzo złego dzieje, że to jest właściwie, można powiedzieć, systemowa jakaś patologia, prawda? Gdzieś na styku biznesu i polityki pojawiło się ileś układów, które być może są jakąś taką no, ośmiornicą. I to oczywiście nie jest tak, że... I to jest jakby jedna uwaga. I druga uwaga, pytanie o moment. Ja myślę, że to nie jest tak, że to jest przez kogoś sterowane. Myślę, że to jest raczej jednak element inicjatywy samych tych służb. Choć warto odnotować, że na przykład ofiarami tu padają ludzie związani z Grzegorzem Schetyną. No, ale na drugim biegu nie jest minister Kammedia powiązany w jakiś tam towarzyskich sposób z ministrem Nowakiem. Wszyscy zresztą mówią tutaj, warto powiedzieć, o zegarku ministra Nowaka. No zegarek jest jakimś tematem, jest takim ciekawym, punktowym, prawda, zogniskowaniem pewnego dobra luksusowego, którego polityk nie umie wytłumaczyć, nie wpisał tego do rejestru, ale tak naprawdę afera polega na czym innym. Otóż firma, która była z ministrem powiązana, no dostawała potężne przetargi, potężne zlecenia. Jak minister Polaczek z Prawa i Sprawiedliwości pytał poszczególne instytucje, to Kancelaria Premiera Rady Ministrów nie odpowiedziała jako jedyna, jakie były to zlecenia, a tam było 34 miliony na organizacji prezydencji. Tak jest. I ja to bym dokończył. Powiedziałbym tak, że wydaje mi się, że te służby, które się zajmują zwalczaniem korupcji, po prostu wyczuły, że to jest moment właściwy, żeby takie... Ale byli w stanie przecież, przepraszam, ukręcić aferę hazardową. No tak, ale to jest jednak trochę innego typu afera. Afera hazardowa mimo wszystko była tak naprawdę opowieścią o lobbingu, który na dokładkę się do końca nie udał, bo to można powiedzieć, że raczej chodziło po prostu o naganne kontakty, bo tu mamy, zdaje się, że wymierne fakty. I teraz myślę, że w czasach triumfów Donalda Tuska tak duża skala aresztowań, tak duża skala zarzutów nie byłaby możliwa. Dziś służby, prokuratura, CBA wyczuwa pewną słabość tej ekipy, no i jest w stanie w związku z tym w to wejść, prawda? Nawet rzeczywiście część tych kierunków są kierunki dla Tuska. Ale czy to jest tak, że Donald Tusk jest jakby poza tym wszystkim? Ja czytam dzisiaj w tygodniku Wprost opinię, że problem ministra Nowaka polega na tym, że on nie posłuchał uprzedzeń premiera Donalda Tuska, że należy nie patować kontaktami z biznesem i dobrami luksusowymi i w ogóle być ostrożnym. Więc mamy takie dziwne zbudowanie trochę rosyjskie, prawda? Dobry car, tak, któremu się tam... Tak. No, Nowak to jest najbliższy współpracownik premiera, któremu zresztą ten powiedział, że daje czas na wyjaśnienie. Podobnie minister Sikorski, który przyznaje, że jego ministerstwo jest przeżarte korupcją i nie uważa, żeby to był dla niego problem. No tak, przecież jest różnica, bo w przypadku... Zgadzam się, ale to jest wszystko powiedzenie to samo, mamy odpowiedzialności. No, ta ekipa próbuje, nawet gdy w momencie, gdy jej ludzie kradną, za jej przyzwoleniem tam obsadzeni, powiedzieć nam, to nie jest moja sprawa. No. Nie, tylko no, różnica między Sikorskim a Nowakiem jest taka, że wydaje mi się, że w przypadku Nowaka to ryba psuła od głowy. W przypadku Sikorskiego wydaje mi się, że to było co najwyżej pewna niefrasobliwość i nie próba kontrolowania własnego resortu, natomiast niekoniecznie nie sam Sikorski tutaj ciągnął korzyści. Natomiast ja odpowiem, bo przywołałeś aferę hazardową. No więc ja przypomnę, na czym polegał fenomen afery hazardowej. Jednym z bohaterów był Mirosław Drzewiecki. Każdy, kto cokolwiek znał życie
stosunki społeczne, czuł, że to jest człowiek, który niesie ze sobą kłopoty. Człowiek, który miał dziwne kontakty ze światem przestępczym w swoim czasie. Ja nie mówię... No i teraz pytanie, czy Tusk jako jedyny w Polsce tego nie widział? Czy widział to tak jak wszyscy? I tak samo z Nowakiem. No, Nowak był... dla mnie ucieleśnieniem pewnego typu pokus i pewnego typu niefrasobliwości cechującej część tej klasy politycznej właśnie no, związanej z Platformą. Czy Tusk tego nie zauważał? Dopóki mu było to wygodne, po prostu tego nie, udawał, że tego nie widzi. Być może dzisiaj już nie może udawać, że tego nie widzi. No ale są media, które mogą udawać, że nie widzi. Oni mają takie poczucie, że im wiele wolno. No, wczoraj oglądałem sztandarowy program jednej z komercyjnych telewizji o nazwie Fakty, który poświęcił tej sprawie 33 sekundy. Mm. 4 minuty zajęła opowieść o planach reaktywacji grupy Monty Pythona. No, to naprawdę jest Monty Python i cyrk. A z kolei dzisiaj w porankach telewizyjnych głównym tematem było to, że jeden pan wdrapał się na Pałac Kultury i w związku z tym już nie dało się nic powiedzieć o tej aferze hazardowej. Jest to znaczy jednak aferze korupcyjnej, nie hazardowej. Tak, nie hazardowej. Większej niż hazardowa. Zgoda. Jest to jednak haniebne. Powiedziałeś, Piotrze, o ministrach, którzy niosą za sobą pewną lepkość. Gen zniszczenia. Tak. Czy tacy są wśród tych nowo wybranych przez Donalda Tuska? Nie, wydaje mi się, że nie. To znaczy, to jest akurat grupa. To znaczy, jest jeden wyróżniający się minister, ale ja nie wiem, czy oni się ze sobą tego typu zagrożenia. To jest oczywiście Andrzej Biernat. To jest taki symbol, można powiedzieć, takiego żołnierza partyjnego, który dostaje nagrodę za lojalność. A ta lojalność polega na tym, że niesłanie brutalnie atakował zarówno opozycję, jak i polityków własnej partii, tych, którzy się z Tuskiem skonfliktowali. Gowin, potem Schetyna. Natomiast to są raczej osoby, nawet którym można by powitać z pewną sympatią, jako obiecujące. Tyle, że one nie niosą za sobą żadnego nowego otwarcia z jednego prostego powodu. No, to są ministrowie kontynuacji. Ja dam jeden przykład. Edukacja, prawda? Stawiana jest taka teza, że wadą minister Szumilas było to, że źle tłumaczyła społeczeństwu pewne konieczne nie do odparcia, nie do odrzucenia reformy, na przykład posłanie środków do szkół, ale przecież także reformę programów szkolnych. No nie, to problem tkwi gdzie indziej. Ja wierzę, że Joanna Kluzik-Rostkowska, która dostaje swoją nagrodę za to, że porzuciła dwie kolejne partie na rzecz Platformy, będzie lepiej to tłumaczyła. Ona jest sprawniejsza po prostu, ale ona absolutnie wszystkich dylematów, patologii związanych z polską edukacją nie załatwi, nie rozwiąże. A z kolei zauważmy, kto nie odszedł z tego rządu. No nie odszedł najgorzej chyba oceniany minister, czyli Bartosz Arłukowicz. Ale dlaczego? No bo trzeba by znaleźć kogoś, kto by prowadził inną politykę w dziedzinie służby zdrowia. Nikogo takiego najwyraźniej ta ekipa nie ma. No i w związku z tym no, nie można też zmienić Arłukowicza, bo najwyraźniej nie ma nikogo, kto to byłoby odgrywać PR-owską rolę. Bo premier Donald Tusk chyba dokonując tej rekonstrukcji, mam wrażenie, że szukał przede wszystkim właśnie pewnej energetyczności, jakiejś apetyczności także. On zresztą używał takich słów w czasie swojego wystąpienia, mówiąc, że tu szukamy nowej energii i tak dalej, w kółko było powtarzane, były powtarzane te słowa klucze. Nie chodzi chyba o żadną zmianę energii, tylko właśnie o trochę świeżych twarzy, o trochę spokoju, o zrzucenie z sań najbardziej skompromitowanych. No ale tutaj Donald Tusk przypomina mi trochę wampira, który tak właśnie jak Zarłukowicza, przecież też młodej siły w polityce, wyssał wszystko i zrobił z niego politycznego wraka. Tak samo może zrobić z tymi następcami, no bo nie ma ani zająknięcia o tym, że coś należałoby zmienić, że może problem w polityce edukacyjnej nie polega na tym, że się źle tłumaczy, tak, tylko że się tak wprowadza złe zmiany, nie słucha się. Tak samo w nauce, gdzie no być może pani profesor Lenna Kolarska-Bobińska będzie unikała tak partyjnych, tak agitacyjnych wypowiedzi minister Kudryckiej, która naprawdę przypominała agitatora chwilami, ale ona też nie zmieni tej polityki. I właściwie wszędzie to dostrzegamy. No tak, i jest jedna, może najważniejsza zmiana, która ma charakter symboliczny, ale to też jest właśnie zmianą kontynuacji. No to jest zmiana w stanowisku ministra finansów. Ten nowy minister, młody analityk, który się różni właściwie bardzo od ministra Rostowskiego, no przychodzi w momencie, kiedy wszystko jest już właśnie załatwione, prawda? To znaczy jest budżet, jest ustawa o OFE, jest pewien kształt finansów, natomiast on ma to tylko tłumaczyć po prostu. No nie, no ja tu się nie zgodzę. Ja mam wrażenie, że tam coś się stało głębszego. To znaczy, że minister Rostowski odszedł właśnie w trakcie realizacji bardzo poważnych projektów. To OFE między innymi, które ma dać rządowi miliardy do wydania, zasypać dziurę budżetową, umożliwić dalsze zadłużanie. To wcale nie jest skończona praca. Są poważne zarzuty, że te projekty obecnie przygotowane rozsypują się, są wewnętrznie nielogiczne i że moim zdaniem Donald Tusk wymaga od ministra finansów nowego, czy od poprzedniego też wymagał, no, zgody na dalsze psucie, żeby jeszcze się bardziej zadłużyć, żeby jeszcze bardziej chochlować. I może Rostowski powiedział już dość.
I trzecia sprawa, przychodzi finansur z sektora prywatnego, minister z sektora prywatnego, przychodzi człowiek, który reprezentuje no, jedną ze stron trochę sporu. Znaczy chodzi o banki, no tak. No banki, no to jest niebezpieczne dla państwa. To jest oddzielny wymiar tej historii, tu oczywiście się zgadzam, że to nie jest przypadkowe. Natomiast jeśli ja będę się upierał przy tym, że jednak jeśli chodzi o te podstawowe kwestie, które nas w tej chwili nurtują, czyli jak będzie wyglądał kształt finansów, no Rostowski trochę pole zabudował. To dlaczego Rostowski odszedł? A no właśnie dlatego, żeby teraz, kiedy pojawi się pytanie odpowiedzialnego, pokazywać pusty fotel. No, był ktoś, kogo już nie ma. No to chyba, że rzeczywiście, chyba, że rzeczywiście zakładamy, że te media to kupią, bo w normalnym kraju media by tego nie kupiły. Ja zatytułowałem, zrobiłem śródtytuł do swojego tekstu w sieci właśnie poświęcony ministrowi finansów, właśnie piszcie na Berdyczu. Będziemy musieli pisać na Berdyczu, bo jakby no nie ma głównego autora tego wszystkiego, co się przez ostatnie lata zdarzyło. Myślę, że to jest jednak sens tej zmiany. Podsumowując, czy to da rządowi energię, te wydarzenia poprzedniego miesiąca, na ile miesięcy w przód wystarczą? No, jakąś energię da, bo oczywiście będzie na ten temat dyskusja, będzie wrażenie właśnie... Nowe plany, konferencje, dzieje się, no tak? Trochę odmłodzono ten rząd, no jednak 38-letni minister finansów to jest pewien fenomen, jest sporo kobiet, chociaż było też, ale no... To są oczywiście tematy, które pozwalają wprowadzić taki klimat pewnego oczekiwania. I ja zresztą muszę powiedzieć, że to Pieroz zostało ostatecznie zręcznie zrobione, chociaż zgadza. Wcześniej no, dziwiliśmy się, że to tak długo, prawda, że to jest groteskowe, że właściwie wszyscy dyskutują o tym, że ilu złych ministrów, no, ale okazało się, że to się jakoś tam opłacało tych złych ministrów trzymać tak długo, prawda? Że opłacało się pani... Czyli kozę wprowadzono. No tak, kozę wprowadzono i wprowadzono, bo na przykład Joanna Mucha była powoływana do rządu. Ja to pamiętam, że mnie politycy Platformy mówili wtedy, że ona jest po to, żeby ją w pewnym momencie odwołać, bo ona się kompletnie sportem nie interesuje. To nie jest głupia kobieta. To jest osoba, która się powinna zajmować zupełnie czym innym. Być może ona powinna być ministrem zdrowia na przykład. No ale Tusk tak to wszystko ustawia, że właśnie ludzie, którzy się czymś nie interesują, są ministrami, po czym no, trwa długi proces ich odklejenia od fotela. To jest w tej chwili o tyle trochę nieskuteczne, że mam wrażenie, że i to sondaże to pokazują, że ludzie trochę założyli, że no, cali bojarzy trochę jadą na wspólnym wózku. Nie da już takiej opowieści zbudować. Ja też chyba ludzie zobaczyli, widzą coraz częściej wokół siebie bardzo trudną, dramatyczną sytuację, która tak kontrastuje z tą propagandą sukcesu, że to jest trudne do zniesienia. Do tego tematu będziemy wracali, czy Donald Tusk kolejne miesiące będzie kiwał Polaków, będzie w tym dryblingu wmawiał, że on za nic właściwie nie odpowiada i że te rządy, wszystkie sukcesy są jego, a wszystkie porażki innych, to zobaczymy i pewnie skomentujemy w tym składzie, w kolejnym przeglądzie miesiąca. Bardzo dziękuję, Piotr Zaremba był moim gościem. Michał Karnowski, też dziękuję. Do usłyszenia.